Siedem ostatnich rund indywidualnych Mistrzostw Europy odbyło się w Polsce. Dzisiaj wyruszamy za granicę, wprawdzie niedaleko za granicę, bo do niemieckiego Güstrow, ale jednak impreza poza granicami naszego kraju. Finałowym Grigori Łaguta przed Leonem Madsenem, Bartoszem Smektałą i czwarty poza podium Antonio Lindbeck. A jak będzie dziś, przekonamy się za około 2,5 godziny. Do wspólnego oglądania zapraszają Michał Korosiel i Jakub Pieczatowski. To druga runda cyklu SEC 2021. Widzimy zawodników, którzy będą dziś rywalizować. Myślę, że to nie jest żadną tajemnicą. Ta wiadomość krąży już w świecie wirtualnym od samego rana. Nie ma w Güstrow nikiego Pedersena i na pewno żałują tego bardzo mocno niemieccy kibice, bo akurat w tym mieście, na tym torze, Nicky Pedersen jak nigdzie chyba indziej na świecie jest bardzo poważany, bardzo szanowany i zawsze bardzo oklaskiwany, no bo on z Güstrow ma bardzo dobre wspomnienia i kibice bardzo szanują tam Nickiego Pedersena, bo on nigdy organizatorom różnego rodzaju turniejów nie odmawia. Bardzo często pojawia się w okolicach świąt wielkanocnych na takim specjalnym turnieju o Puchar właśnie wielkanocny. Także w meczach ligowych wspomagał swego czasu drużynę z Güstrow, kiedy ta w Bundeslidze niemieckiej startowała. Nie ma Nickiego Pedersena, ale dostają rekompensatę niemieccy kibice w postaci pana Bena Ernsta. To oczywiście nie jest jeszcze nazwisko w jakikolwiek sposób porównywalne do Pedersena, ale to jest chłopak stamtąd. 18-letni chłopak, bardzo zdolny i dzisiaj będzie mógł się zmierzyć z bardzo poważną stawką. To jest właśnie Ben Ernst na naszych ekranach. Aż trzech Niemców w stawce, oprócz rezerwowego Niedermayera. Jest Ben Ernst, jest Lukas Baumann, który pojedzie z dziką kartą, no i jest Kai Hukenbeck, który jest stałym uczestnikiem SEC 2021. Po raz szósty, proszę Państwa, w historii runda Mistrzostw Europy w Formule SEC rozgrywana na torze Güstrow. Żaden inny tor nie gościł uczestników Mistrzostw Europy aż tyle razy. Oto klasyfikacja generalna po tym, co się wydarzyło w Bydgoszczy. Piotr Pawlicki jest liderem tejże klasyfikacji, mimo że w Bydgoszczy najlepszy był Leon Madsen. Wygrał siódmy raz turniej SEC, no i pod tym względem jest absolutnym liderem. Tak, ale doskonale
ze złotym plastronem lidera cyklu SEC 2021, a to lista startowa. Oczywiście drogą losowania przyporządkowane numery poszczególnym zawodnikom. No i z jedynką Mikkel Michelsen, a to oznacza, że Duńczyk, mistrz Europy z 2019 roku, będzie za każdym razem pojawiał się na torze, gdy będzie świeżuteńko przygotowana nawierzchnia, no bo punktów. No i Wacław Milik z 7 punktami. Tak jest, to jest bitwa na dzień dobry z zawodnikami, którzy liczą się w walce o klasyfikację generalną, oczywiście o czołowe pozycje. Z reguły w Kistrow było tak, że w tej pierwszej serii startów najkorzystniejsze było to najbardziej zewnętrzne pole, czyli czwarte, to na którym ustawiony już jest Leon Madsen. Oczywiście specyfikę tego czarnego niczym zarost na twarzy Antonio Lindbecka toru państwo doskonale znają. Prosta start meta, oczywiście tak samo długa jak prosta przeciwległa, ale ten start bardzo blisko drugiego łuku. No i już wystartowali. Kto najlepiej? Piotr Pawlicki nie miał miejsca, by napędzić się po zewnętrznej. Leon Madsen na trzecim miejscu. Duńczyk ostatni, Wacław Milik. Mikkel Michelsen rzuca się w pościg za Piotrem Pawlickim. Przepis, recepta na pokonywanie pierwszych łuków w początkowej fazie zawodów to trzymanie się bardzo kurczowe krawężnika, gdy tylko odjedzie zawodnik na pół metra, na metr od białej kreski, to wtedy może tam wcisnąć się ścigający go zawodnik. Na razie tak się nie dzieje. Mają świadomość tego i Piotr Pawlicki, i Mikkel Michelsen, i Leon Madsen. Wszyscy podróżują, trzymając się bardzo, bardzo kurczowo wewnętrznej części toru. I jak wcześniej wspomniałem, jeśli żaden nie popełni błędu, no to myślę, że w takiej kolejności dojadą do mety. 298 metrów liczy sobie tor w Gistrow. 4 razy tę odległość muszą pokonać w każdym wyścigu zawodnicy, a pierwszy już się kończy zwycięstwem Piotra Pawlickiego. Od momentu, gdy rozpoczął współpracę z tunerem z Danii, z Flemingiem Graversenem, jego dyspozycja jest rewelacyjna. W piątek, czyli wczoraj w Toruniu, w zwycięskim dla Fogo Unileszno meczu 49-41, obrońcy mistrzowskiego tytułu wygrali z Beniaminkiem PGE Ekstraligi. No i Piotr Pawlicki poprowadził swoją drużynę do triumfu, zdobywając 13 punktów, będąc najskuteczniejszym zawodnikiem tego meczu. Ja mam wrażenie, że Piotr Pawlicki dalej jedzie te zawody w Toruniu, bo zakończył zawody w Toruniu 4 trójkami, a tu już piąty. A bardzo chce wygrać cały cykl, żeby awansować do indywidualnych mistrzostw świata, do cyklu Grand Prix. Jak smyk będzie radził sobie dzisiaj? Ten pierwszy bieg obsadzony bardzo mocno, drugi ciut gorzej, ale nazwiska też takie, że mogą się pościgać. Kai Hukenbeck w kasku żółtym, pod płotem, potrafi tutaj wygrywać bardzo dobrze, zna tor i lubi. Po lewej stronie Hukenbecka Smektała, w niebieskim Torsel, który jedzie za Dawida Bellego, jak już mówiliśmy, i w kasku czerwonym, najbliżej krawężnika, wielkolud z Finlandii, Timo Lahti. Lahti, Torsel, Smektała i Hukenbeck poszli, nie wiem czy start równy, ale Smektała jedzie najlepiej, czyli znowu pole C, drugi jest Hukenbeck. No właśnie, start chyba nierówny, bo wyścig już jest przerwany. Za chwilę będziemy się dopatrywać, kto tutaj naruszył procedurę startową. A nad zgodnością z przepisami w tych zawodach czuwa polski arbiter Artur Kuśmierz, bo o tym chyba nie wspomnieliśmy. Tak, jeden z trzech polskich sędziów międzynarodowych. Artur Kuśmierz, Piotr Lis i Paweł Słupski mają licencję sędziów międzynarodowych. Patrzmy, kto tutaj drgnął, ruszył się. Smyk. Smyk się ruszył ewidentnie. Tak, będzie wykrzyknik przy jego nazwisku. Podprowadzająca z toru trzeciego, z którego do powtórzonego wyścigu drugiego wyruszy Bartosz Smektała, z wykrzyknikiem również pojawi się, informując polskiego zawodnika, że musi mieć się na baczności, bo dwa ostrzeże w momencie, gdy wyjeżdżał spod taśmy, która wznosiła się. Tak jest. Timo Lahti stoi przy krawężniku i jego krokodyle ubarwienie od lat już. Ten krokodyl bardzo popularny w Finlandii. W niebieskim kasku Jakob Torsel, biały Bartosz Smektała i żółty Kai Hukenbeck. Jutro Bartosz Smektała ze swoją drużyną z Częstochowy wybiera się do Zielonej Góry na mecz ligowy, a dzisiaj jest w Gistrow i dzisiaj już jest ostrzeżeniem i dzisiaj dostaje drugą szansę na to, żeby dobrze rozpocząć ściganie w Niemczech. Patrzmy, jak będzie teraz. Dobrze, bardzo dobrze Smektała.
Smyk znowu zamyka krawężnik. Kai Hukenbeck zabiera się za Bartoszem Smektałą. Jest bardzo blisko, spróbuje wejść Hukenbeck w kredę, ale przytomnie pilnuje krawężnika Bartosz Smektała. Odchodzi szerzej Hukenbeck i już po jego lewej stronie pojawia się Timo Lahti. Kompletnie nie liczy się Jakob Torsel, który teraz szuka gdzieś prędkości po zewnętrznej, ale mam wrażenie, że za wcześnie jeszcze na poszukiwania w tamtych regionach toru. W międzyczasie od roku 2019, kiedy odbyła się tu ostatnia runda SEC, dosypano trochę nawierzchni. Ta nawierzchnia delikatnie się zmieniła. Ma być jeszcze więcej ścigania. Mówię jeszcze więcej, bo zwykle w Gistrow było bardzo dobrze i proszę nie dać się zwieść temu, że w tym drugim wyścigu, podobnie jak w pierwszym, na nadmiar mijanek nie możemy narzekać. Smektała odjechał już Hukenbeckowi. Lahti próbuje jeszcze jechać w kontakcie z Niemcem, ale jeżeli ten nie popełni jakiegoś błędu, a nie popełnia, to nic się tutaj nie zmieni. Smektała rozpoczyna od trójki, jakże inaczej niż w Bydgoszczy. Polscy kibice oczywiście zadowoleni. Zadowoleni nasi polscy kibice, zadowoleni. Trudno by było inaczej. W pierwszym wyścigu Polak wygrywa, w drugim wyścigu również Polak wygrywa. Obaj rodem z Leszna, choć w tym sezonie reprezentują inne kluby, ale to nie ma znaczenia tak bardzo wielkiego na arenie międzynarodowej, no bo obaj przecież... Patryk Dudek 11, a w wyścigu barażowym defekt na starcie przytrafił się Polakowi i już na samym wstępie do rywalizacji barażowej pozbawił się szansy, a właściwie złośliwość rzeczy martwych pozbawiła go szansy na to, by przedostać się do wielkiego finału. No i Lukas Baumann, czyli zawodnik z Gistrow, który otrzymał na ten turniej dzik. Stawiał, tutaj ma swoją bazę wypadową. Europę. Tutaj zarejestrowany jest bus, którym w dobrym stylu pokonał pierwsze okrążenie. Prowadzi to już ze znaczną przewagą nad Andrzejem Lebiediewem. Trzeci jedzie Patryk Dudek, a zamyka stawkę Lukas Baumann, który otrzymał stałą dziką kartę na indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów w tym sezonie. Jest bardzo, ale to bardzo młodziutki Niemiec podekscytowany tym faktem. Podobnie także faktem, że na te zawody przyznano mu dziką kartę i przed własną domową gistrowską publicznością może się prezentować. Choć ta inauguracja w jego wykonaniu bardzo, bardzo blada, no bo na czwartym, ostatnim miejscu dojechał Lukas Baumann do mety. Prawem pierwszej serii, gdy najlepiej przygotowane, najbardziej faworyzujące zawodników jest trzecie pole startowe, wygrał właśnie zawodnik w kasku białym, czyli Robert Lambert przed Andrzejem Lebiediewem i Patrykiem Dudkiem. To jest kolejność na punktowanych miejscach w wyścigu trzecim. Tak jest. Na 250 Niemiec wygrał te zawody w doskonałym stylu, z kompletem punktów. Mówił, że jego idolami w tym dorosłym żużlu, czyli na 500, to są Chris Holder i Emil Sajfudinow. No zobaczymy, jak jego jazda wygląda. Czy bardziej jak Holder, czy bardziej jak Sajfudinow. Ernst Hansen, Biuli i Łoga. Taśma. Patrick Hansen, kask niebieski. Wszystko na to wskazuje, czyli tutaj będziemy mieli szansę na to, by kolejny z Niemców zaprezentował się na torze. Mario Niedermayer jest rezerwowym, jedynym dzisiaj rezerwowym. Drugim miał być Ben Ernst, ale wskoczył za Nikiego. No tak, patrz, gdyby... Ben Ernst taki młodziutki, a już nauczał się wpuszczać rywali w taśmę, bo on drgnął i w związku z drgnięciem Bena Ernsta Hansen wjechał w taśmę, dał się w taśmę wpuścić. Dokładnie chciałem do tego nawiązać, gdyby ten przepis, moim zdaniem mało trafiony, który został zaproponowany przez osoby, które debatowały nad... Może nie jest wybitnym startowcem Daniel Biuli, ale też ten element żużlowego rzemiosła nie jest jakimś jego wielkim problemem, także wziąwszy pod uwagę to, jak w ostatnich tygodniach, miesiącach jedzie Daniel Biuli, to można oczekiwać tutaj od niego trójki. W Bydgoszczy zaczął od trójki, podobnie jak Robert Lambert. Tutaj Lambert też zaczyna od trójki. Co na to Daniel Biuli? Od krawężnika stoją Ernst, Niedermayer, Biuli
i lubiący się ścigać, lubiący wykonywać ekwilibrystyczne ruchy na motocyklu Siergiej Łogaczow, a my patrzymy na Buleja. Uwaga, jedziemy, wyścig numer 4, który kończy pierwszą serię startów. Biuli i Łogaczew. Oczywiście Łogaczew jednak jest z przodu i teraz będziemy oglądali pogoń Biuleja z Janinem. Czy tutaj już da się wyjechać szerzej? Jak będzie kombinował Daniel Biuli? Trzeci jest Bern Ernst, czwarty Niedermayer. Sprawdźmy, jak radzi sobie Daniel Biuli. Jest bardzo blisko Łogaczewa. Teraz trzeba tylko wymyślić coś, żeby przeskoczyć przed rywala w żółtym kasku. Wychodzi szerzej, ale wyjście szerzej wiąże się ze stratą kilku metrów. Cały czas, jak będzie dalej jechał, w krawężnik idzie Daniel Biuli. Jest szybszy, ale nie ma sposobu na to, jak połknąć Siergieja. Bo ten jedzie mądrze. Zresztą nie trzeba tu jakiejś wielkiej filozofii, żeby stwierdzić, że trzeba trzymać krawężnik. Pokazuje się po prawej stronie. Jeżeli szerzej, to trzeba tak delikatnie za koło pójść, tak minimalnie, co nie jest łatwą sztuką. Daniel Biuli teraz delikatnie oszprycowany jeszcze i po raz pierwszy dzisiaj, proszę Państwa, wygrywa zawodnik w kasku innym niż biały. Siergiej Łogaczow przed Biulejem, Ernstem i Niedermayerem. Chciał pan, panie Michale, żeby wygrał ktokolwiek inny niż zawodnik w kasku białym. No i to się wydarzyło w gonitwie czwartej. Bardzo wolno spod taśmy wyskoczył, właściwie wyskoczył, to nie jest dobre określenie, Mario Niedermayer. Jakby od razu założył, dobra, wy jesteście w turnieju głównym. Ja nie chcę, przepraszam, miałby tu nie być. Nie chcę wam odbierać punktów, jedźcie sobie panowie, a ja zajmę kontrolnie czwartą. Ani inny bieg po biegu. Wygrał gonitwę czwartą, teraz w piątej pojedzie z pierwszego pola. Timo Lahti z toru trzeciego, tego na razie najkorzystniejszego. Zobaczymy, czy ta tendencja dalej będzie się utrzymywać. No i Robert Lambert wygrywał tutaj rundy indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Mnóstwo okrężeń tutaj przejechał, jest znany, jest lubiany. No i czy ten tor będzie mu sprzyjał tak jak w poprzednich sezonach? Zobaczymy wtedy, gdy po raz ostatni tutaj zawodnicy ścigali się w ramach indywidualnych mistrzostw Europy, czyli w 2019 roku. Robert Lambert był na miejscu dopiero 13, a teraz Robert Lambert przedziera się na przeciwległej prostej pierwszego krążenia pod bandą. Wyprzedził Siergieja Łogaczowa, prowadzi Mikkel Michelsen. To nie jest dobra informacja dla Piotra Pawlickiego w kontekście klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw Europy, no bo w pierwszym wyścigu, dojeżdżając do mety przed Duńczykiem, Polak powiększył swój zapas punktowy nad Mikkelem Michelsenem do 2. Teraz Duńczyk prowadzi i nic nie wskazuje na razie na to, by to prowadzenie stracił. Robert Lambert przez moment, gdy poszerzył trochę swój tor jazdy, czuł zagrożenie ze strony Siergieja Łogaczowa, ale szybko skorygował swój tor jazdy, no i już ten dystans między nim a Rosjaninem powiększył się, a na ostatniej pozycji Timo Lahti, a więc te dobrodziejstwa trzeciego pola startowego znikły z czwartym wyścigiem, tak możemy powiedzieć, przynajmniej zaryzykować taką tezę. Wygrywa po raz pierwszy w tym turnieju zawodnik w kasku niebieskim. Co więcej, jest to pierwszy przypadek zawodnika jadącego w tych zawodach z drugiego pola startowego, że zdobywa więcej niż jeden punkt, no bo ten jeden punkt był dziełem Patryka Dudka w trzecim wyścigu, a teraz w kasku niebieskim jechał Mikkel Michelsen i wygrał. Drugi Robert Lambert, trzeci Siergiej wjechał w taśmę i został zastąpiony. Obok Hansena Andrzej Lebiediew, który w 2017 roku tutaj w Gistrow zajął drugie miejsce, a cały sezon skończył złotym medalem Mistrzostw Europy. Obok Wacław Milik, który w tym samym sezonie też stał na podium indywidualnych Mistrzostw Europy. Wtedy był z brązowym medalem. No i Bartosz Smektała. Patrzmy, proszę Państwa, może wreszcie będą się ścigali. Po to się tutaj spotykamy, żeby się ścigali, a nie jeździli gęsiego. Hansen, Lebiediew, Milik i Smektała. Jak poradzi sobie Polak? Druga trójka mile widziana. Poszli bardzo dobrze. Bartosz Smektała, nie wiem, czy na tyle dobrze, żeby przelecieć obok Milika. Wyrwało teraz delikatnie Milika. Smektała też pewne problemy ze stabilnością. Milik na czele Smektała, jedzie za nim Lebiediew. Trzeci, czwarty jest Patryk Hansen.
Hansen, ciasno, bardzo ciasno. Hansen wyjeżdża szerzej, można! Hansen próbuje, wjeżdża na tę szybką, już coraz szybszą ścieżkę, można odjeżdżać od krawężnika. Patryk Hansen pokazuje, że da się tam ścigać, naciska mocno Andrzeja Lebiediewa. Łotysz cały czas broni się dzielnie, zachęcony przez Hansena wyjeżdża szerzej, a ten cyk do krawężnika, oszukał go Hansen, oszukał Andrzeja Lebiediewa. Ciekawa rywalizacja w walce o jeden punkt, oszprycowany delikatnie Łotysz, teraz on bliżej krawężnika, ale zamyka wjazd w pierwszy łuk. Hansen mądrze, widowiskowo nie jedzie Duńczyk i jeszcze pewnie ochoczo patrzy na drugą pozycję Bartosza Smektały, ale Bartosz niezagrożenie dojedzie po dwa punkty. Z całą pewnością najciekawszy wyścig dzisiejszego wieczoru, który może zwiastować nadchodzące emocje, bo można się już odsuwać szerzej, co nam pokazał sympatyczny Duńczyk. Milik zaczyna, co drugi wyścig kończy, drugi swój wyścig kończy z trójką, Smektała 2, Hansen 1, Lebiediew bez punktu. Tak, wspomniałeś o zaczynaniu, to tak naprawdę dla Patryka Hansena to był początek zawodów, bo pamiętamy, że na tych najbardziej skrajnych torach biało-czerwoni, a między nimi Ben Ernst na drugim i na trzecim Jakob Torsel. Piotr Pawlicki, doskonała dyspozycja w minionym tygodniu, rozpoczął od trójki, także turniej w Gistrow, startował wówczas z trzeciego pola, teraz z tego najbardziej zewnętrznego, no ale co na to Patryk Dudek, a on na to, że jeden konkurent do walki o zwycięstwo w tym wyścigu mu ubył, bowiem wjechał w taśmę Piotr Pawlicki i najpewniej zostanie z powtórki wykluczony. Mario Niedermayer tu jedzie tyle biegów, że jeszcze wejdzie do barażu. No chyba 10 razy nie będzie mógł startować. Druga seria startów i znowu pojawi się Mario Niedermayer na torze. To ten Piotr Pawlicki, ja nie wiem, czy to nie jest... To nie jego gapiostwo, tylko może... Chociaż może i gapiostwo, może za szybko. No, Niederreiter to Szwajcar, ale to inna dyscyplina. Chociaż na lodzie też ścigają się na motocyklach żużlowych, oczywiście specjalnie przystosowanych do tak takiego ścigania lodowego. Wiesz co, myślę sobie, że Patryk Dudek ma teraz idealną okazję, żeby być pierwszym zawodnikiem, który wygra w kasku czerwonym, bo rywale... No tacy, z którymi można wygrać z każdego pola startowego. Delikatnie. Tak. Patryk Dudek na czele, świetnie wyskoczył Jakob Torsel, ale ten dojazd do pierwszego łuku i to, co zrobił w pierwszym wirażu Patryk Dudek, to była kapitalna robota, choć teraz napędza się po zewnętrznej Jakob Torsel, on doskonale widział, jak jego rywal z kraju innego spod znaku Wikingów, czyli Patryk Hansen, poczynał sobie na dystansie, że można tam nabierać prędkości. Budował na tyle dużej prędkości szwedzki zawodnik, by zagrozić Patrykowi Dudkowi. Jeszcze skontrolował, delikatnie oglądając się przez prawe ramię, Patryk Dudek, co tam dzieje się za jego plecami, jak ten Jakob Torsel podąża, czy też nie zbliża się, czy nie ma zamiaru ukąsić się na ostatnich metrach. Bardzo szeroko Torsel, ale tutaj zbliża się zaraz po tym, jak zawodnicy pojawiają się w szczycie ostatniego wirażu, ta linia końcowa oznaczająca metę. No i pierwszy przeciął ją Patryk Dudek, co wywołało aplauz i ogromną falę radości wśród kibiców zielonogórskiego wychowanka. Patryk Dudek, tak jak prorokowałeś, jest pierwszym zawodnikiem w tych zawodach, który startując z pierwszego pola, czyli w kasku czerwonym, wygrywa wyścig. Ben Ernst, proszę Państwa, zdobywa drugi punkt i zdobywa go znowu na maruje się, jak mówiliśmy, w Zielonej Górze na meczu Falubazu z Włókniarzem. Dochodzą nas z Zielonej Góry informacje, że tam trener Piotr Żyto przygotowuje bardzo przyczepny tor, nie wiadomo, czy przygotuje taki na jutro, ale taki był na ostatnim treningu, ale naprawdę bardzo przyczepny, także może być szalenie interesujące, ale patrzymy tymczasem na to, jak kończy się druga seria startów. Madsen, Hukenbeck, Baumann i Bewley. Teraz patrzymy na Daniela Bewleya. Madsen jego najpoważniejszym konkurentem w tym wyścigu, zostaje kompletnie Baumann, a Bewley jest z przodu przed Madsenem i jadącym w kasku niebieskim Kajem Hukenbeckiem. Bewley znowu wygląda bardzo dobrze. Nie mogę.
mogę się oprzeć wrażeniu, że to jest sylwetka z najlepszych czasów Darcy'ego Warda. Jest coś w tym, ta głowa tak wciśnięta między ramiona. Podobne ułożenie na motocyklu, ale to może być też tak, że kevlar czarny Ward miał przez moment taki kevlar. Dobrze się na Buelleya patrzy, chociaż coraz lepiej na Madsena, który postanowił spróbować ścieżki po dłużej. Jedzie coraz szerzej, teraz będzie próbował pewnie wejść w krawężnik, ale mądrze na razie broni się Daniel Buelley. Wchodzi delikatnie za koło. Leon Madsen omija szprycę i cały czas jest na miejscu drugim. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Daniel Buelley zasuwa po swoje pierwsze dzisiaj 3 punkty. Leon Madsen siedzi mu na kole, to byłoby powiedziane za dużo. Próbował ataków, ostatecznie nic z tego nie wyszło. Buelley, Madsen, Hukenbeck. Baumann miał defekt tuż po starcie. Tak kończy się bieg numer 8. Trzej zawodnicy tak naprawdę mieli okazję wyruszyć spod taśmy startowej, no bo że tak się działo w przypadku Lukasa Baumana, to byłoby nadużyciem. Zapisujemy więc defekt na starcie niemieckiemu zawodnikowi. Drugi z Niemców w tym wyścigu, Kai Hukenbeck, wielkiej walki nie nawiązał, a przez jakiś czas ścigać próbował się Leon Madsen z Danielem Buelleyem, no ale po wygranym starcie, po tym założeniu się na rywali, właściwie takiego klasycznego założenia to nie oglądaliśmy, bo po prostu środkiem toru sobie przemknął, zostawiając rywali za plecami, młody Brytyjczyk, ale w pewnym momencie dość blisko za jego plecami jechał Leon Madsen. Na razie Duńczyk jeszcze nie zaatakował skutecznie, a przecież pamiętamy, co działo się w Bydgoszczy. Tam wcale Leon Madsen nie wygrywał startów. Tam wcale nie był jakimś błyskotliwie szarżującym zawodnikiem. On po prostu czyhał na błędy przeciwników, sobie spokojnie jechał na dalszym miejscu i gdy tylko nadarzała się okazja, wyprzedzał przeciwnika, no i najczęściej kończyło się to skutecznymi szarżami. Tak chociażby było w wielkim finale, kiedy jechał na prowadzeniu Piotr Pawlicki, ale koniec końców ten pierwszy finał cyklu SEC 2021, czyli zawody finałowe w Bydgoszczy, padły łupem Leona Madsena. Tak jak już wspominaliśmy, już ma 7 triumfów w poszczególnych rundach w indywidualnych mistrzostwach Europy, duński zawodnik, a to klasyfikacja po dwóch. Szansy na to, by przedostać się do wielkiego finału. No i Lukas Baumann, czyli zawodnik z Gistrów, który... No i teraz będzie pewnie pilnował na łukach wewnętrznej części toru i będzie... Po drugie z rzędu indywidualne zwycięstwo. Doskonale ten wyścig układa się w kontekście polskich zawodników, no bo na pierwszej pozycji Polak, na drugiej także Polak, Bartosz Smektała, dopiero trzeci jest Mikkel Mikkelsen, a to z kolei oznacza, że Piotr Pawlicki w kolejnym swoim wyścigu, oczywiście w tej trzeciej serii startów, będzie mógł odrobić dystans ten stracony poprzez wykluczenie za dotknięcie taśmy do Mikkela Mikkelsena. Stara się ukąsić Bartosza Smektałę, duński indywidualny mistrz Europy z 2019 roku. Daniel Buelley zerwał zrywkę, bo zasypany szprycą spod koła i Bartosza Smektałę, i Mikkela Mikkelsena, bo blisko trzyma się tej dwójki brytyjski zawodnik, ale ciągle na ostatniej pozycji i nic się w tym wyścigu nie zmieni. Wygrywa z dużą przewagą nad rywalami Patryk Dudek i znów jego kibice w niebo wzięci. Znów mogą sobie poprzybijać piątki, powyściskiwać się na trybunie głównej stadionu w Gistrów. Patryk Dudek powiększa swój dorobek w tych zawodach do 7. Bartosz Smektała także albo pierwszy, albo drugi i też ma 7 punktów na swoim koncie. Mikkel Mikkelsen, najsłabszy jego na razie występ w tym turnieju, 1 punkt, w sumie 6. No i Daniel Buelley. Pojedzie Ben Ernst. Kto wjedzie w taśmę? Ben Ernst musi zdobywać jakieś punkty. Za każdym razem, jak Ben Ernst meldował się pod taśmą, to ktoś w nią wjeżdżał. Może teraz wreszcie będzie normalnie, chociaż zakładam, że
Mario Niedermayer jest w blokach startowych na wszelki wypadek. Lukas Baumann, czerwony. Niebieski Timo Lahti. Ben Ernst, biały i żółty. Wacław Milik. Nie jest to przesadnie imponująca obsada, ale być może wyczarują jakiś interesujący wyścig. Patrzymy. Baumann, Lahti, Ernst, Milik. Milik zdecydowanie najlepszy. Lahti za nim. Kto będzie na miejscu trzecim? Na razie Baumann, ale Ernst, 18-letni, chce się ścigać. Mówiłem, że to jest talent. Patrzmy, na jaką skalę to jest talent. Ernst za Baumannem. Młodzi Niemcy w walce o jeden punkt. Z przodu niewiele się dzieje, więc będziemy przyglądać się temu, jak Ernst buduje prędkość, chociaż na razie to ją akurat traci, a Baumann bardziej niż bronieniem jest zainteresowany gonieniem. Jest zainteresowany gonieniem Timo Lahtiego, chociaż to też nie jest jakieś takie gonienie, żeby Lahti musiał być spocony z przerażenia. Milik, proszę Państwa, jedzie po swoją drugą z rzędu trójkę, wykorzystując pole startowe, wykorzystując, umówmy się, słabość rywali. Będzie miał po trzech seriach startów 6 punktów. A Baumann wraca, Ernst wraca do gry i cały czas chce podgryzać tego Baumana, co mam nadzieję za chwilę zobaczyć. Raz jeszcze wypuszcza się szerzej. Ostatecznie nic z tego nie będzie, ale ambicji młodemu Ernstowi odmówić nie można. Milik za 3, Lahti 2, Baumann 1, Ernst bez punktu. Tak kończy się bieg numer 10. No to Lukas Baumann ma pierwszy punkt w tych zawodach na swoim koncie, a Wacław Milik też bardzo, może nie bardzo, ale coraz mocniej. Bauhaus Ligan, wcześniej Elitserien się ta rywalizacja nazywała, czyli najwyższa klasa rozgrywkowa. Kai Hukenbeck w rywalizacji rozpigarny z Dakarną wywalczył 15 punktów, no i walnie się przyczynił do triumfu drużyny z Halstavik. Na drugim polu Robert Lambert, jeszcze w zeszłym sezonie Rocky widniał na jego kasku, no ale idol musiał ustąpić miejsca Mamonie. Teraz logotyp sponsora, a dalej Piotr Pawlicki, Patrick Hansen, kapitalnie Hansen, ale jeszcze lepiej Piotr Pawlicki przypilnował i tych zawodników, którzy mogli mu się skradać po wewnętrznej, ale też miał kontrolę nad tym, co dzieje się na zewnętrznej. Teraz Patrick Hansen, bardzo bezpardonowo ten duński młokos poczyna sobie z Piotrem Pawlickim, ale wytrzymał to ciśnienie, wytrzymał ten napór Duńczyka. Polak, no i on jest na czele stawki. Świetny wyścig się kroi, no bo tutaj i Robert Lambert, i Kai Hukenbeck walczą o poprawienie swoich pozycji. Pawlicki prowadzi, Hansen tuż za nim, a po zewnętrznej napędza się Kai Hukenbeck i zaraz będzie wyprzedzał Patryka Hansena, ale Hansen odbija tę pozycję i jeszcze robi miejsce Duńczyk na atak dla Brytyjczyka. Powtarza się sytuacja Roberta Lamberta z Bydgoszczy. Wygrał swoje dwa pierwsze wyścigi na torze Polonii. Tutaj w Bistrow też zaczął dwa wyścigi znakomicie. No i jest zerówka w trzeciej serii startów, tak jak w Bydgoszczy. Ale dla nas, dla polskich kibiców, najistotniejszy jest fakt, że najlepszy był Piotr Pawlicki. No i w końcu jest rewelacyjne ściganie. Może nie było zmian pozycji w tym wyścigu, ale w bardzo bliskim kontakcie czterej zawodników. Raz wjechał w taśmę, to był pojedynek zawodników, którzy kolano, o którym przypominamy, cały czas w grze o baraż na pewno, a może nawet jeszcze w grze o bezpośredni awans do finału. No i Lebiediew z Torselem, pola trzecie i czwarte mają po dwa punkty, no i muszą już tutaj brać się do roboty, jeżeli chcą kończyć w okolicach pierwszej szóstki. Pierwsza szóstka to, przypomnę, dwa miejsca premiowane awansem bezpośrednio do finału, miejsca 3-6, baraż, patrzmy. Łogaczow, Madsen, Lebiediew i Torsel ruszył z przodu. Madsen, ale pociągnęło go później i okazuje się, że na pierwszym miejscu jedzie zupełnie nieoczekiwanie Jakob Torsel. Madsen będzie się rzucał w pogoń za Szwedem. Trzeci jest Lebiediew, który spróbuje się wcisnąć pod Madsena i czwarty Łogaczow. Łogaczow wypuszcza się bardzo szeroko, obserwował to, co dzieje się w biegu 11. Można się tam już napędzać. Tymczasem Lebiediew pod Madsena. Łogaczow też jest blisko. Bardzo kontaktowa ta rywalizacja w biegu 12. Nie wiem, czy dwoma
kołami Łogaczow nie przejechał białej linii, to będziemy obserwować na powtórkach. W każdym razie jest już przed Lebiediewem, a prowadzi cały czas zupełnie niezagrożony Jakob Torsel. Leon Madsen stara się pilnować drugiego miejsca. Łogaczow wygina się prawą nogę, nie ściąga z haka i robi wszystko, żeby Madsena nie dopaść. Niewykluczone, że mu się uda, bo Leon Madsen ciut za szeroko wyjechał w pierwszym łuku. I teraz jeszcze Andrzej Lebiediew wchodzi pod Madsena i tak kończy się wyścig 12. Torsel, Łogaczow, Lebiediew i Madsen, który dużo stracił na dystansie. W Ekstralidze to jest zawodnik, jeden z tych, którzy najwięcej na dystansie zyskują. Tutaj w tym wyścigu bardzo dużo stracił. Szalenie interesujący wyścig. Nie wiem, czy podzielasz to moje spostrzeżenie, że tam przejechał Łogaczow dwoma kołami białą linię, bo nie mam pewności co do tego. A ty jak wolisz, żebym podzielał, czy żebym nie podzielał? Podziel, a później jak będzie inaczej, to się do tego wycofamy rakiem. Dobrze. Mogło tak być faktycznie, bo tutaj Torsel z biegu na bieg coraz lepiej prezentujący się Szwed. Już 5 punktów na jego koncie, w jego dorobku. No i to najważniejsze, że ma indywidualne zwycięstwo. No i Lukas Baumann, także local hero, jakbyśmy mogli o nim powiedzieć, ale to młody local hero jeszcze na żużlowym dorobku. Zawodnik, którego, jak już wcześniej mówiliśmy, zobaczymy w 3 rundach indywidualnych mistrzostw świata juniorów w tym sezonie, bo on otrzymał stałą dziką kartę właśnie na rywalizację w czempionacie U21. A zatem wyścig 13, zaczynający 4. serię startów. Jakob Torsel, Lukas Baumann, Patrick Hansen, Mikkel Michelsen. Świetnie Hansen, ale jeszcze lepiej Mikkel Michelsen. Tak jak Patryk Dudek w wyścigu 9, tak jak Wacław Milik w 10, tak teraz Mikkel Michelsen znakomicie wystrzelił, a teraz wypychany na zewnętrzną przez Lukasa Baumana Patrick Hansen, ale Duńczyk szybko odpowiada pięknym za nadobne i tak samo jak Niemiec z Duńczykiem, tak Duńczyk z Niemcem postąpił, z tym, że to już się działo na kolejnym okrążeniu. Fakt jest taki, że Hansen jedzie po 1 punkt, Baumann na ostatniej pozycji, Torsel jest drugi, a prowadzi Mikkel Michelsen od początku i wszystko wskazuje na to, że do końca tego wyścigu indywidualny mistrz Europy z 2019 roku będzie na czele stawki. Już tylko 200, nawet mniej metrów do zakończenia rywalizacji w tej gonitwie. Jeszcze spojrzał przez prawe ramię Mikkel Michelsen, czy tam aby czasem za jego plecami nie ma jakiegokolwiek zagrożenia. To zagrożenie jest bardzo iluzoryczne, bo przecież różnica między Duńczykiem a ścigającym go Torsel w metrach była ogromna. Mikkel Michelsen, drugie indywidualne zwycięstwo w tych zawodach, no i dorobek już 9-punktowy. Solidny kapitał buduje sobie Duńczyk przed wyścigiem barażowym, przed finałem i przed kolejnymi rundami indywidualnymi. Startowiec Patryk Dudek na dystansie potrafi wyprzedzać, ale ze startu bywa czasami niełapalny i dzisiaj pod tym względem jest niezły. Milik, Łogaczew, Hukenbeck i Patryk Dudek, trójka na pewno zbliżyłaby Polaka do bezpośredniego awansu do wielkiego finału. Jak poradzi sobie z tymi harpaganami, którzy tutaj dzisiaj czarują? Hukenbeck i Łogaczow robili już tutaj dzisiaj widowisko. Poszli, strzelili ze sprzęgieł i oto najszybciej Patryk Dudek melduje się w pierwszym łuku, ale upada w kasku niebieskim Łogaczow i będziemy mieli jeszcze jedno podejście do biegu numer 14. Z Łogaczowem wszystko w porządku, bo zanim skończyłem to zdanie, to już wstał. Tak, klasyczna sytuacja torowa związana z ciasnotą na wejściu w pierwszy łuk. Tak, to zaraz zobaczymy powtórki, ale tak na pierwszy rzut oka wyglądało na to, że sędzia powtórzy w czwórkę. W kanapeczkę wzięty przez zawodnika w kasku czerwonym i białym, czyli Wacława Milika i Kaja Hukenbecka, Siergiej Łogaczow. Nie wiem, czy tak poza wszystkim Siergiej Łogaczow nie ruszał się trochę przed startem. No nie miał tu miejsca, zahaczony przez Wacława Milika, także to będzie powtórka w czwórkę. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Byłoby sensacją, gdyby sędzia Kuśmierz podjął inną decyzję. Ależ wywierasz presję na arbitrze. Dobrze, że nie słucha. A skąd wiesz? A może. Realizatorowi bardzo podoba się. Ale taki Gleb Czugunow na przykład to już zaprzeczenie tej szkoły. Raczej ostrożność, raczej elegancja niż szarpanie i ułańskie fantazje. A Łogaczow to właśnie taki nieokiełznany ułan.
Zobaczymy, jak będzie w drugim podejściu do biegu numer 14. Czy znowu tak dobrze ze startu wyskoczy obserwowany przed chwilą na naszych ekranach Patryk Dudek. Milik, Łogaczew, Hukenbeck i Dudek poszli. Kto najszybciej? Dudek znowu bardzo dobrze. Hukenbeck za nim, Milik jest trzeci, a czwarty Łogaczew, który teraz próbował podjechać pod Milika, postraszyć. To się na razie nie udało, chociaż odjeżdża od krawężnika Milik i Łogaczew będzie się próbował tam wciskać. Milik broni na razie trzeciej pozycji, chociaż Łogaczew dopiero rozpoczyna swoje rosyjskie tańce i szarżej będzie Milika gonił. Mam wrażenie, że jeżeli coś ma się w tym biegu wydarzyć, to właśnie na pozycjach trzeciej i czwartej, bo Dudek Hukenbeckowi ucieka i nie pozostawia złudzeń. Kto jest szybszy w tym wyścigu? Po kapitalnym starcie obiera dobrą linię Patryk Dudek. Drugi łuk pokonuje bliżej krawężnika, wychodzi trochę szerzej. No już wie, którędy jechać Patryk Dudek, a Łogaczew jednak nie może zbliżyć się do Wacława Milika. Dudek pędzi, Dudek wie, że zwycięstwo w cyklu SEC daje przepustkę do Grand Prix 2022. On bardzo chce do tego cyklu wrócić. Trójka, dwa Hukenbeck, jeden Milik. Punktów nie zdobywa Łogaczew. I tak kończy się wyścig numer 14. Kolekcjonuje punkciki na razie Kai Hukenbeck, ma ich 7, ale jest w mało komfortowej sytuacji, bo brakuje mu jeszcze indywidualnego zwycięstwa, a jak ważne jest to część turniejów indywidualnych, część dorobku żużlowców, chyba nikogo nie trzeba przy jego pola startowego, ale to był jedyny jak do tej pory przypadek w tych zawodach, że właśnie zawodnik w kasku niebieskim zwyciężył, ale nic nie stoi przecież na przeszkodzie, by Piotr Pawlicki dołączył do tego wąskiego jak na razie grona i dołożył kolejną trójkę do swojego dorobku, bo po taśmie z gonitwy siódmej potrzebuje tych indywidualnych zwycięstw. Jak będzie? Nie najlepiej ze startu, ale na dystansie może być zdecydowanie korzystniej. Na razie na prowadzeniu Timo Lahti, Pawlicki na drugiej pozycji, ale ten dystans jest bardzo niewielki między Finem a Polakiem i myślę, że będzie budował prędkość, będzie szukał odpowiednich ścieżek i będzie przede wszystkim wywierał presję na fińskim żużlowcu Piotr Pawlicki po to, by zmusić go do błędu i wtedy wykonać decydujący atak, ale oprócz budowania prędkości, obok szukania sposobności do ataku na Timo Lahti, musi Piotr Pawlicki, a przynajmniej musiał, uważać na skradającego się za jego plecami Andrzeja Lebiedejwa. Teraz podjechał blisko, bardzo blisko Fina Piotr Pawlicki, już dał znak swojemu prowadzącemu rywalowi, że to walka będzie na łokcie, tu będzie iskrzyło, ale zacieśnił tor jazdy Piotr Pawlicki, ale też i bardzo ciasno blokując swojego rywala pojechał Timo Lahti, a teraz mam wrażenie, że Piotr Pawlicki został potrącony i wywrócony przez Andrzeja Lebiediewa. Nie przerywał wyścigu Artur Kuśmierz, arbiter tych zawodów. Tak jest, bo to było czwarte okrążenie i pewnie po wnikliwych analizach zadecyduje o tym, czy Piotr Pawlicki, przy jego nazwisku pojawi się U, czyli upadek, czy też zaliczone zostaną dwa punkty Polakowi, a wykluczenie będzie u Andrzeja Lebiediewa. Zobaczmy powtórki. Moim zdaniem decyzja nie będzie taka łatwa. Tak, gdyby był taki przepis, że przy niejednoznacznej interpretacji, przy wątpliwościach można było, obojętnie czy do zdarzenia doszło na pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym okrążeniu, powtarzać w pełnoosobowym zestawieniu, to pewnie taką decyzję by podjął arbiter, ale że takiego przepisu nie ma, no to trzeba kogoś wykluczyć. A wreszcie mamy dobrą powtórkę teraz i będziemy za chwilę patrzeć. No mocno naciskał Timo Lahtiego Piotr Pawlicki na granicy ryzyka, mam wrażenie, to jego przednie koło tam się ślizgało i niemal dotykało z tylnym kołem Lahtiego i pachniało to brzydko, ale do upadku doszło, kiedy wyjechał tu szerzej, podjechał Andrzej Lebiediew. Delikatnie poszerzył Andrzej Lebiediew. No i teraz pytanie, czy poszerzył za bardzo, czy może Piotr Pawlicki, widząc, że traci drugą pozycję, postanowił szybko zjechać do krawężnika. No, nie jest to jednoznaczne. Chociaż trochę tu pociągnęło Andrzeja Lebiediewa. Nie zdziwiłbym się, gdyby wykluczony został Andrzej Lebiediew, bo wjechał pod, a później delikatnie go wyciągnęło, jakby trafił na jakieś ciut przyczepniejsze miejsce.
Oczywiście mógł nie upadać Piotr Pawlicki. Tu zaraz zaczną się dyskusje o tym, że Piotr Pawlicki, kiedy tylko wyczuje moment, że został potrącony, to upada. Tak się zresztą mówi o braciach Pawlickich. Wczoraj zresztą potrącony delikatnie został Przemek Pawlicki w Gorzowie, upadł i wykluczony został Anders Thompson. Moim zdaniem Thompson wczoraj w Gorzowie wykluczony zupełnie niesłusznie. A jak będzie teraz? Jaka będzie decyzja sędziego Kuśmierza? Tak naprawdę każda decyzja może się obronić. To jest taka sytuacja pół na pół. Jeżeli zostanie wykluczony Lebiediew, on oczywiście będzie niepocieszony, by nie użyć mocniejszego słowa, a Piotr Pawlicki uzna, że to była jedyna słuszna decyzja. Jeżeli będzie odwrotny werdykt, wykluczony zostanie Piotr Pawlicki, a właściwie upadek przy jego nazwisku zostanie zapisany. No mamy wyniki, Lebiediew 0, to znaczy, że jest wykluczony. No tak, czyli... upada Piotr ten Ben Ernst, który może wszystko, na pewno może kogoś wpuścić w taśmę, na pewno może dobrze wystartować i byłoby szalenie interesująco, gdyby ten młody Niemiec na wejściu w pierwszy łuk był pierwszy i później by się bronił przed tymi hartami szybkimi dzisiaj bardzo. No tak czy inaczej wyścig zapowiada się interesująco, zwłaszcza, że to ostatni wyścig serii, zwłaszcza, że odsypane pod płotem i można tam próbować ataków po szerokiej, a my patrzymy na motocykl Bartosza Smektały przed chwilą, a teraz Bena Ernsta. No i Robert Lambert zaczął od trójki, później była dwójka, później zero. Jak poradzi sobie Lambert na torze, na którym zrobił pewnie z 1000 kółek, a może i więcej? Lambert, Smektała, Madsen i Ernst. Kończymy czwartą serię startów. Kto jedzie najszybciej? Madsen zamyka krawężnik. Ernst, proszę bardzo, jak się rozpędza. Mija Lamberta, Ernst dobiera się do Smektały. Ernst bez respektu dla starszych i bardziej utytułowanych rywali. Nie najgorzej przejeżdża drugi łuk cały czas po dłużej, konsekwentnie, i chce się ścigać z Bartoszem Smektałą, kompletnie nie patrząc na to, że z tyłu czai się Robert Lambert, wolny. Nie wolny w tym wyścigu Lambo strasznie i będzie czyhał na jakiś błąd Bena Ernsta, który być może jedzie jeden z najważniejszych wyścigów w swojej dotychczasowej karierze. Nie popełnia wielkich błędów Ben Ernst. Gonienie Bartosza Smektały to już jest chyba delikatna przeszłość, ale bronić się przed Lambertem też nie musi, bo ataków ze strony Lamberta nie ma. Kurczowa jazda przy krawężniku Roberta Lamberta, bez zęba, bez prędkości, bez sensu. Robert Lambert kończy na czwartym miejscu. Madsen, Smektała, Ernst i Lambert. Rozczarowująca trochę postawa Roberta Lamberta. Może tam rzeczywiście się zupełnie pogubił z przełożeniami, chociaż... Ale zobacz, przypomina to zupełnie to, co działo się kilka dni temu w Bydgoszczy. Zaczął świetnie, 3-3 było na torze Polonii, tutaj 3-2 w Gistrow, no i potem 0 defekt w Bydgoszczy, tutaj 2-0 i tak naprawdę dobry początek i wydawało się dobry humor, dobry nastrój i szeroko otwarta droga do barażu albo od razu do wielkiego finału, i po dwóch tak zwanych śliwkach już marzenia o tym, by walczyć o coś więcej niż o miejsce w środku stawki w tym turnieju prysły. Tak, no ale to też sama postawa Lamberta taka rozczarowująca. Przejechał 4 kółka blisko krawężnika bez jakichś specjalnych poszukiwań prędkości, bez pomysłu, bez kombinowania. To taki styl nie Lambertowy, powiedziałbym. A Ernst chciał się ścigać, chciał jechać, czuł, że ma prędkość, czuł, że ta duża niesie, że można nawet połknąć tu Bartosza Smektałę. Dobra, proszę Państwa, koniec czwartej serii. Co my tu mamy? Mamy lidera Patryka Dudka, który ma 10 punktów i na razie to on wyjeżdża bezpośrednio do wielkiego finału. Czy my zobaczymy klasyfikację generalną? Zobaczymy. I Mikkelsen ma 9, Smektała, Pawlicki. No Polacy robią tutaj dzisiaj na razie bardzo dobry wynik. Tak, Duńczyk Michelsen przed Bartoszem Smektałą, dlatego że ma 2 indywidualne zwycięstwa, a Smektała tylko jedno. Ulewa przeszkodziła, a po zasadniczej części zmagań Kai Huchenbeck miał 9 punktów, tyle samo co Janusz Kołodziej i Przemysław Pawlicki, ale z każdym z Polaków w bezpośrednim pojedynku był lepszy i dlatego on był najszczęśliwszym obok Martina Waculika zwycięzcy zawodnikiem tamtych zawodów, bo był po raz pierwszy w swojej karierze na podium. W tym wyścigu Kai Huchenbeck z tego najmniej korzystnego drugiego pola startowego, z pierwszego Mikkel Michelsen, to jest team Kaja Huchenbecka. Ben Ernst z pola trzeciego i Andrzej Lebiediew pewnie
mocno zdenerwowany, by dosadniej tego nie określić, po tej decyzji polskiego arbitra, po tym zdarzeniu z Piotrem Pawlickim. Andrzej Lebiediew z czwartego pola i on najlepiej ze startu, on najlepiej dojeżdża do pierwszego łuku i on jest na czele stawki. To jest znów dobra informacja dla Piotra Pawlickiego, no bo traci punkty Mikkel Michelsen, a za chwilę może tych punktów stracić więcej, bo bardzo mocno poszerza swój tor jazdy, bardzo mocno buduje prędkość Kai Hukenbeck. On wie, że trójka jest mu bardzo, bardzo potrzebna. Na razie musi zadowolić się dwójką. Wprawdzie próbował odbić drugą pozycję Mikkel Michelsen, ale tylko na moment przedarł się przed Niemca. To trochę zakłóciło plan działania zawodnikowi z numerem 744, no ale znów konsekwentnie bardzo szeroko jadący Niemiec za moment będzie zrównywał się motocyklem z Andrzejem Lebiediewem. Kto wyjdzie zwycięsko z tej batalii? Czy Łotysz, który podróżuje bardzo ciasno, czy też napędzający się bardzo szeroko Kai Hukenbeck? Zaraz wyrośnie przed nimi maszyna startowa i linia mety. Jednak Kai Hukenbeck na miejscu drugim ma punktów do tej pory 7. Teraz kolejna dwójka na jego koncie. W sumie 9, ale bez indywidualnego zwycięstwa. To może być ten decydujący czynnik, który przekreśli szansę Niemca na to, by znaleźć się w wyścigu barażowym, bo oczywiście na bezpośredni awans do wielkiego finału szans nie ma, bo już więcej punktów od niego mają i Patryk. Także tu może być szalenie interesująco, proszę Państwa. Interesuje mnie nie tyle to, ile Lambert zdobędzie punktów, co jak on będzie jechał. Czy z niego przypadkiem nie uszło trochę powietrze? Chociaż jak zawodnik zsiada z motocykla i fatyguje się, żeby przygotować sobie pole startowe, to znaczy, że bardzo mu się chce, bo jakby mu się nie chciało, to by już siedział i nie zsiadał. Zsiadł też z motocykla Daniel Bewley. Może być ostro i może być ruthless, jak jest napisane na tyłku Roberta Lamberta. Bezwzględny, bezlitosny. Dzisiaj te rywale byli trochę bezlitośni dla Lambo. Lambo, Milik Torsel, jadący bardzo dobre zawody, i Daniel Bewley. Po tym biegu będziemy dużo mądrzejsi o wiedzę na temat tego, kto może pojechać w barażu. Drgnął Robert Lambert, ale sam siebie ukarał, także nie będziemy przerywać. Z przodu jest Torsel, ale to już przeszłość, bo Bewley wyskakuje. Torsel nie daje za wygraną. Torsel będzie delikatnie odprowadzał Bewleya szerzej, ale on tam łapie prędkość. Dan Bewley. Drugie okrążenie rozpoczyna na pierwszym miejscu. Już drugi jest Torsel. Nie, trzeci jest Milik, a czwarty jest Robert Lambert. Znowu Lambo jest niedaleko. Taka jazda mistrzowi Europy nie przystoi. Dan Bewley wygrywając będzie miał 9 punktów i wszystko będzie jeszcze możliwe. Torsel dojedzie drugi, też będzie miał 9. Milik dojedzie trzeci, będzie miał 8 punktów, a Lambert skończy z 5, jeżeli tak skończymy ten wyścig, a wiele na to wskazuje. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Dan Bewley znowu wygląda dobrze i nie pozostawia już złudzeń Torselowi. Teraz prawie na tylne koło Szweda nadział się Wacław Milik, opanował jednak ostatecznie sytuację i kończymy wyścig 18. Bewley wygrywa i w sumie ma 9 punktów. Drugie miejsce dla Torsela też ma 9, ale jedną trójkę, a Bewley ma 2, czyli jest w lepszej sytuacji. Milik zdobywa 1 punkt i ma 8, czyli tu już nie ma za bardzo o czym dyskutować. I bez punktu Robert Lambert, który po bardzo dobrym początku później zanotował aż 3-0 z rzędu. No i rzędnie mina Kaja Hukenbecka, no bo on też ma 9 punktów, ale jak już to kilkakrotnie podkreślaliśmy, bez indywidualnej wygranej. To oznacza, że wśród tych zawodów w wyścigu barażowym, ale warunek konieczny, trzeba wygrać. No i najbezpieczniej czujący się, jeśli chodzi o dorobek punktowy w tej gonitwie, Bartosz Smektała. Punktów 9 ze zwycięstwem biegowym. Ponadto będzie były indywidualny mistrz świata juniorów i jechał z tego bardzo korzystnego czwartego pola startowego. W 2019 roku w rundzie sekowskiej trzecie miejsce w Gistrow Bartosza Smektały, a w 2017 roku w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów Smektała wygrał na torze w Gistrow, ale w tym wyścigu na razie musi zadowolić się drugą lokatą, bo świetnie wystrzelił z pierwszego pola, znakomicie przejechał pierwszy łuk Piotr Pawlicki i on mknie
z wyraźną, bezpieczną przewagą po kolejne indywidualne zwycięstwo Smektała, tak jak Huchenbeck wcześniej, tak jak Biuli przez początkową fazę wyścigu numer 18. Szeroko, bardzo szeroko, ale to ciągle nie jest dobry pomysł na to, by niwelować stratę do wyprzedzającego zawodnika. Co więcej, to może przysporzyć problemów Bartoszowi Smektale, dlatego myślę, że zrezygnował z ścigania Piotra Pawlickiego, a bardziej zajął się pilnowaniem drugiej lokaty, no bo tam w pewnym momencie bardzo blisko podjechał do niego Siergiej Łogaczow. Piotr Pawlicki, co to będzie oznaczało? Ano 11 punktów z trzema indywidualnymi wygranymi, a więc bardzo pewna pozycja Piotra Pawlickiego, mogąca dać mu nawet awans bezpośredni do wielkiego finału. Już a jak dało. Nie, już to tak? Tak, już mu dała, ponieważ ma 11 punktów, tyle co Bartosz Smektała, ale więcej trójek. No i tylko Patryk Dudek może go wyprzedzić. Jeżeli zdobędzie dwa punkty, Patryk Dudek będzie miał 12 i wygra rundę zasadniczą. No i Piotr Pawlicki od przegranej z Lebiediewem i Lambertem, a później już tylko wygrywał. I Leon Madsen, pojedynki Dudka z Madsenem będą rozgrzewane. Też jutro w Zielonej Górze podczas meczu ekstraligowego Falubas Włókniarz. Tu będzie przedsmak, a tu Biuli rozmawia sobie z Jakobem Torselem. Obaj skończyli z 9 punktami rundy zasadniczą. Patrzmy, Lahti Hansen, Dudek i Madsen. Lahti ma jakieś problemy sprzętowe, bo nie podjeżdża. A, jeszcze mamy czas. Jeszcze zimny, spokojny Finn wytrzymał do końca. Jeszcze 9 sekund na zegarze. Dużo czasu. Lahti Hansen, Dudek. Coś tam było nie tak ze sprzętem. Tak. Teraz mamy dowód namacalny na to. Sprzęgło pociągało delikatnie Timo Lahtiego, mam wrażenie. I pojawi się na zakończenie Mario Niedermayer z szansą na pierwszy punkt, bo już jego koledzy Baumann i Ernst punkty zdobywali. No tak, to jest kwestia jakichś problemów sprzęgłowych. Niedermayer, Hansen, Dudek i Madsen. Jak poradzi sobie Patryk Dudek z Duńczykami? Mamy nadzieję, że lepiej niż Walia, która dzisiaj od Duńczyków dostała 4 bramki w 1/8 finału Euro. Patryk Dudek zostaje. Mario Niedermayer jeszcze go tam postraszył. Madsen jest na czele, Hansen jest drugi. Dudek jest trzeci, a Niedermayer jest czwarty. Ciekawe, czy Patryk Dudek ma świadomość tego, że jeden punkt w zupełności mu wystarcza. Żużlowcy czasami w tym natłoku obowiązków, w tym ferworze, w tym gorącu parkingu żużlowego nie zawsze wiedzą, jaki jest wynik i ile trzeba, a jedynka tu w zupełności wystarcza, chociaż Patryk Dudek wygląda na gościa, który chce strzelić tu Patryka Hansena na dystansie, zwłaszcza, że każdy punkt liczy się do klasyfikacji generalnej. Leon Madsen pędzi po swoją drugą dzisiaj trójkę. Hansen odjeżdża punktowo. Najlepszy wyścig. Dudek jest wciąż trzeci, bez większych nadziei na połknięcie Hansena, mam wrażenie. Jeszcze się obejrzał na Niedermayera. To może świadczyć o tym, że nie jest pewny jest swojego sprzętu. Patryk Dudek z całą pewnością niezadowolony jest z prędkości, no bo skoro ogląda się na Niedermayera, no to znaczy, że nie najlepiej było. Tak czy inaczej zdobywa jeden punkt, który w zupełności wystarcza, żeby awansować do wielkiego finału, ale z miejsca drugiego. Tyle samo trójek co Piotr Pawlicki, ale Piotr Pawlicki ma dwójkę, a Patryk Dudek 2 jedynki. Madsen zdobywa 3 punkty i ma 9. Dudek 1 ma 11. Hansen 2 i 5 to bez znaczenia. I teraz patrzmy. Dudek i Pawlicki wjeżdżają do wielkiego finału. A w bar... O, ten występ na torze w Czechach. No i wyścig ostatniej szansy, czyli bieg barażowy, jakby to najlepiej po polsku powiedzieć. Pierwsze pole startowe Dan Biuli, dalej Leon Madsen, Mikkel Michelsen i Bartosz Smektała. To jest jedyny wyścig tych zawodów, w którym jedzie się o miejsca. Oczywiście w pozostałych wyścigach też się jedzie o miejsca, ale tutaj pierwsze i drugie premiowane jest awansem do wielkiego finału. Tutaj punkty zdobyte w wyścigu barażowym nie są wliczane do klasyfikacji generalnej ani turnieju, ani indywidualnych mistrzostw Europy. Dwaj Duńczycy na dwóch środkowych polach startowych, na najbardziej
zewnętrznym Polak, na najbardziej wewnętrznym Brytyjczyk. Kamera zajrzała w oczy Mikkelowi Mikkelsenowi, mistrzowi Europy sprzed dwóch sezonów. Bartosz Smektała kapitalnie, zabrakło miejsca dla Alona Madsena, on na czwartej pozycji, przed nim Juli, na miejscu drugim Mikkel Mikkelsen. Prowadzi Bartosz Smektała po przejechaniu połowy pierwszego krążenia. Wyraźna przewaga Polaka nad Duńczykiem. Zabiera się za Dana Biulia, jadąc bardzo, bardzo szeroko Leon Madsen, ale czuje to Brytyjczyk i on też poszerza tor jazdy, blokując tym samym Duńczyka, ale Leon Madsen, to o czym wspominaliśmy, to jest mistrz takich wyścigów ostatniej szansy, to jest mistrz biegów, które decydują o tym, czy będzie na podium, czy nie będzie na podium. Już Biulia łyknął, teraz zabiera się za Mikkela Mikkelsena i wszystko wskazuje na to, że upora się ze swoim kolegą z reprezentacji, a jeszcze nie powiedział ostatniego słowa mistrz Europy z 2018 roku. Jeszcze Leon Madsen będzie dobierał się do skóry. Smektale, czy obroni się Polak, czy też Duńczyk wpadnie pierwszy na linię mety. Już znalazł te właściwe ustawienia Duńczyk. Kapitalna jazda Leona Madsena. Wykrakałeś to, kolego Michale, a właściwie może nie wykrakałeś, tylko doskonale to przewidziałeś, bo czytasz Leona Madsena jak z otwartej księgi. Świetna dyspozycja Leona Madsena. Po starcie był czwarty i wydawało się, że już pozamiatane, że już ten finał odjechał. Duńczykowi, ale on doskonale wiedział, miał ułożony plan w głowie, konsekwentnie trzymał się tego planu, no i zrealizował tenże plan. Nie wiem, czy można użyć w telewizji słowa sfrajerować się, ale skoro już powiedziałem, to wydaje mi się... To już nie cofniesz, już państwo nie odsłyszą tego. Jedyny startował w rundzie SEC w Gistrow, to był rok 2014, zajął 15 miejsce. Wspomnienia z dzisiejszego turnieju, niezależnie od tego, jak zakończy się finał, będzie miał dużo lepsze. Stoi na polu C, bardzo dobrym. Nie wiem, czy w tej fazie nie ciut gorszym niż pole D, na którym stoi Piotr Pawlicki. W niebieskim kasku Bartosz Smektała i w czerwonym Leon Madsen. Jeżeli Polacy go zamkną na wejściu w krawężnik, to później wciąż będzie miał cztery okrążenia na to, żeby gonić. A to potrafi robić absolutnie fenomenalnie, co pokazał w biegu barażowym. Wszyscy biało-czerwoni, bo Duńczycy to przecież też biało-czerwoni. Madsen, Smektała, Dudek, Pawlicki. Pawlicki, dobrze idzie Dudek, dobrze idzie Pawlicki, zamyka Pawlicki w krawężniku Leona Madsena, teraz do Leona próbuje się także dobrać Patryk Dudek, ale myślę, że najważniejsze będzie to, co się dzieje z przodu. Pawlicki, czy dowiezie prowadzenie, czy dowiezie zwycięstwo? Leon Madsen znowu wjeżdża na tę ścieżkę, która dała mu zwycięstwo w biegu barażowym, a Peter jedzie przy krawężniku, ale głowa lata w prawo non-stop. Czy ten Madsen już, czy jeszcze nie? Teraz idzie Madsen szeroko, a Patryk Dudek przy krawężniku nie jest bez szans. Nie wiem, czy nie za szeroko Leon Madsen, bo Patryk Dudek coraz bliżej, a Piotr Pawlicki coraz bliżej zwycięstwa, jadąc cały czas blisko kredy. Ta strategia w tym wyścigu może mu zwycięstwo dać. Kurczowo trzyma się krawężnika Piotr Pawlicki. Leon Madsen teraz trochę zawężył, bo już latał pod płotem, a teraz zjechał do krawężnika, ale to już może okazać się za późno. Piotr Pawlicki, proszę państwa, zwycięża w rundzie SEC w Gistrow i umacnia się na fotelu lidera klasyfikacji generalnej i robi duży krok w kierunku awansu do cyklu Grand Prix. Już teraz tak można powiedzieć, w międzyczasie widzieliśmy mamę Patryka Dudka, panią Honoratę, zadowoloną z tego, co syn zrobił. Zresztą ona drży nie tyle o to, żeby on wygrał, co żeby bezpiecznie dojechał do mety. Jak to mama? A to, proszę państwa, Peter. Wczoraj fenomenalny w Toruniu, dzisiaj fenomenalny w Gistrow, wcześniej fenomenalny w Szwecji. On już problemy ma zdecydowanie za sobą. No takiego byka Leszno chce oglądać na co dzień. Tak jest. Niekoniecznie takiego byka z kasku Piotra Pawlickiego, ale takiego prawdziwego byka, kapitana leszczyńskiej drużyny. Wspominaliśmy o tym, że w piątkowym meczu na toruńskiej Moto Arenie poprowadził swoją drużynę do wyjazdowej wygranej. 13 punktów. Dzisiaj tych punktów Piotr Pawlicki ma na swoim koncie 14. W sumie w całym cyklu indywidualnych mistrzostw Europy 29. O, i są race. I jest wesoło, jak to zwykle w Gistrow. Oto są rezultaty, tyle punktów żużlowcy zgarną do klasyfikacji generalnej, czyli widzimy, jak na dłoni Piotr Pawlicki umocni się na prowadzeniu w tejże klasyfikacji, na półmetku walki o indywidualne mistrzostwo. W wielkim finale dzisiejszego turnieju do mety dotarł. Florence and the Machine leci z głośników na stadionie w Gistrow.
Zweiplatz, second place, drugie miejsce, Leon Madsen. Proszę Państwa, żużlowiec, który zrobił nam tu duże show w decydującej fazie zawodów. Czy on utyka? Utyka trochę Leon Madsen, wskakuje na jednej nocy. Cóż za heroizm i poświęcenie. Jörg Grohman to jest jeden z szefów tej całej żużlowej infrastruktury w Gistrów. Mówiąc infrastruktury, mam na myśli i stadion, jego zaplecze, no i żywe aktywa, czyli drużynę MSC Gistrów. Piotr Pawlicki, proszę Państwa, dzisiaj najlepszy, triumfujący. Fajnie, że kibice nie wychodzą, bo takim przykrym zwyczajem na wielu stadionach na świecie, nie tylko przy okazji zawodów żużlowych, jest, że jak się skończy, to dobra, idziemy do domu. A przecież tu chodzi o to, żeby nagrodzić ten trud, mówiliśmy wielokrotnie, że zawody w Gistrów rządzą się swoimi prawami, bo nigdzie na świecie nie wolno rac odpalać, a tam wolno. Nigdzie papierosów nie wolno palić na trybunach, a tam wolno. No a o tym dżentelmenie, który wręcza nagrodę dla Piotra Pawlickiego, to moglibyśmy książkę napisać. Jutro finał Ligi Światowej w siatkówce, to tam długa podróż czeka pewnie pana Ryszarda. No tak, z północno-wschodnich Niemiec do Włoch. Kawał drogi. Niemcy, że... Rewelacja. Proszę Państwa, początek jest mądry, prowadzi w klasyfikacji generalnej, no i jest na najlepszej drodze, żeby awansować do cyklu Grand Prix, bo 5 punktów przewagi to już jest dość spora zaliczka. Można ją roztrwonić, oczywiście. Ale jedna wygrana dziś w Gistrów, ale i w Bydgoszczy, i właśnie w tym turnieju największą liczbę punktów zdobył. W sumie ma 29 i, tak jak słusznie zauważyłeś, solidny zapas, choć pamiętajmy, że nie takie zaliczki już roztrwaniano w historii indywidualnych mistrzostw Europy. Ładnie to wygląda, bardzo biało-czerwono na czterech czołowych lokatach. Polak prowadzi, drugi z